Witajcie. Dzisiaj opowiem Wam o majeranku. Zioło to jest bardzo popularne w naszych kuchniach, ale czy wszyscy wiecie, jakie właściwości ma majeranek i jak tak naprawdę na nas działa? Majeranek wspomaga układ trawienny, pobudza wydzielanie soków żołądkowych, jest niezastąpiony w potrawach ciężkostrawnych, bo ułatwia organizmowi ich przyswojenie. Ułatwia walkę z przeziębieniem i grypą, działa przeciwzapalnie, przeciwkaszlowo, rozgrzewająco, łagodzi migreny, nerwobóle oraz senność. Majeranek możemy używać świeży lub suszony. Jest wspaniałą przyprawą dodającą smaku zupom, takim jak grochowa, fasolowa, flaki albo żurek. Również dodaje smaku sosom, mięsom, kiełbasom, pasztetom. Dodajemy go też do fasolki po bretońsku, kaszanki albo bigosu. Zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam i smacznego!